Czy bóbr to ryba? W średniowieczu wszystko było możliwe. Obowiązywało wtedy około 200 dni postnych, w których z mięsa można było jeść tylko ryby. A bobry przecież żyją w wodzie i mają łuski na ogonie. W możnych domach i zakonach przygotowywano więc z niego wybitne potrawy. Powiedzenie dobra to jest zupa z bobra też ma swoje korzenie w tej praktyce, bo jego ogon jest bardzo tłusty i podobno smaczny. Tradycja traktowania bobra jako rybę przetrwała do XIX wieku. Kosztowałeś kiedyś?